na samym dole skoczni. Nie spowodował jakiejś kontuzji u polskiego skoczka. Pozostało nam już tylko szóstka, a pierwszym z nich w tej chwili na rozbiegu jest Niemiec Georg Spetz z Oberstdorf. Ponad 96 km na godzinę. Dobry skok Georga Spetza. Ma tutaj problemy z tą fazą lądowania i wyjazdu po skoku. Sędziowie odejmą nieco punktów za styl. No ale był to długi skok. Gdzieś w granicach 130 metra ląduje Georg Spet. Najdalej przypomnę Michel Neumayer. Georg Spet 131,5 metra i czwarta pozycja także z